Nazywam się Wanda Felicja Lurie. W dniu 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 15 w naszym punkcie rozpoczęły się zacięte walki. Powstańcy wybudowali w pobliżu naszego domu, to jest na rogu ulicy Górczewskiej i Wolskiej, dwie zapory. W budynku sąsiednim znajdowały się karabiny maszynowe. Czołgi niemieckie atakowały zarówno od strony ulicy Górczewskiej, jak i Wolskiej, a wtargnąwszy na teren, Niemcy wyciągali mężczyzn z domów, ażeby ci rozebrali barykady. Ja do 5 sierpnia przebywałam w piwnicy domu wraz z trójką dzieci w wieku 11. 6 i 3,5, sama będąc w ostatnim miesiącu ciąży. O godzinie 12 żandarmi niemieccy i Ukraińcy wtargnęli na teren podwórka, nawołując ludność do natychmiastowego opuszczenia domów. Nazywam się Irena Rzepecka. Podczas Powstania Warszawskiego, 3 lata temu, mieszkałam w Warszawie na Ochocie. 12 sierpnia 1944 roku kolonię Staszica obstawiono czołgami, które stanęły na ulicy Wawelskiej, skierowane do wylotów uliczek aż do Alei Niepodległości. Żołnierze z Wehrmachtu wparowali do domów, brutalnie wyrzucając ludność cywilną, grabiąc, wyłamując drzwi kolbami. Właśnie tak wyrzucili mnie, mojego ojca i naszą gosposię
Stanisławę Grochowską. Janina Momentowicz, 32 lata. 5 sierpnia 1944 roku wpadł do naszego mieszkania oddział około 6 żołnierzy niemieckich. Niemcy kazali wychodzić na ulicę, a do mieszkań rzucali granaty. Wokół było słychać lament kobiet, płacz dzieci i wrzask żołnierzy. Raus, raus, raus. Niemcy wrzeszczeli jak opętani. Niektórzy wyglądali na pijanych. Ja wyszłam z mieszkania, prowadząc przed sobą dwóch moich synów. Zygmunta 9 lat i Tadeusza 6 lat. Razem ze mną z mieszkania wyszła jeszcze moja matka Salomea, mój ojciec Józef i młodsza siostra Eugenia, 19-letnia. Stanęliśmy przed bramą fabryki Ursus, która znajdowała się na ulicy Wolskiej 55. Przed bramą czekaliśmy około godziny. Niemcy wpuszczali nas po około 100 osób, a raczej wpychali. Myśmy na terenie fabryki słyszeli strzelania, jęki, błagania. Wiedzieliśmy, że na terenie fabryki zabijają, ale nie wiedzieliśmy, czy wszystkich. Ja cały czas się wycofywałam, cały czas trzymałam się z tyłu w nadziei, że kobiety w ciąży nie zabiją. Przed domem znalazłam się w grupie mieszkańców o liczącej około 70 osób. Niemcy ustawiali nas między mieszkaniem dozorczyni a trzepakiem. Zanim wszyscy doszli na miejsce, to Niemcy ustawili karabin maszynowy na środku podwórza. Dali do nas salwę, potem drugą. Ja stałam najbliżej mieszkania dozorczyni, więc cofnęłam się z dziećmi do sieni i upadłam, nie będąc ranną. Gdy ustały strzały seryjne, usłyszałam pojedyncze strzały z pistoletu i zobaczyłam, że Niemcy chodzą między trupami, strzelając z pistoletu albo dobijając z kolbą karabinu. Tych, którzy jeszcze żyli, poruszali się albo jęczeli z bólu. Żandarm niemiecki podszedł do mnie, popchnął mnie tak, że się przewróciłam. Popchnął i uderzył również mojego synka, mówiąc: prędzej, prędzej, ty polski bandyto. Synek pomógł mi wstać. Dzieci płakały, ale cicho. No i trzymając w prawej ręce rączki młodszych dzieci, a w lewej rękę starszego synka, podeszłam do miejsca egzekucji i w tym momencie synek powiedział do mnie: mamusiu, nas też zabiją. Po drodze Własowcy nie tylko nas ograbiali, ale też brali kobiety młodsze, starsze, a nawet kilkuletnie dziewczynki.
które zaciągali w bramy, w ruiny kamienic i gwałcili po kilka naraz. Mój starszy syn, Zygmunt, musiał się chyba poruszyć, bo już odchodząc z miejsca, gdzie leżeliśmy, Niemiec strzelił mu w głowę dwa razy. Niemcy otoczyli dom granatami. Reszta mieszkań już stała w płomieniach i ogień przenosił się na ciała umarłych. Część ubrań się już tliło. Gdy Niemcy zniknęli z podwórza, wstałam razem z moim synem Tadeuszem, który tak samo jak ja żył i nie był ranny. I wtedy Ukrainiec, który stał najbliżej nas, strzelił w głowę mojego synka. Kolejne strzały zabiły moje młodsze dzieci. Kula trafiła również i mnie. Trafiła w kark z lewej strony, przechodząc przez dolną część czaszki i wychodząc policzkiem. Wraz z kulą wyplułam kilka zębów. Zaczęłam czuć, że drętwieje mi lewa część twarzy, jak i całe ciało. Leżałam w kałuży krwi. Cały czas padały trupy obok mnie, na mnie. Ale byłam całkowicie świadoma i przytomna. Wiedziałam dokładnie, co się ze mną dzieje. Niemcy nie gwałcili kobiet. Ale pamiętam, jak na ulicy Wawelskiej grupa ludności cywilnej zatrzymała samochód z jadącymi Niemcami w mundurach, błagając ich o pomoc. Kobiety klęczały przed samochodem, prosząc ich, żeby ratowali je przed gwałcącymi je własowcami, ale Niemcy jedynie zwrócili się, zaśmiewając się w kierunku chodnika i obserwowali, jak własowcy ciągnęli kobiety w ruiny. Razem z grupą mieszkańców poszliśmy na drugie piętro naszego domu przy ulicy Płockiej 23. Tam w jednym z mieszkań w łazience było okno, które wychodziło na teren fabryki cykorii i makaronów mieszczące się przy ulicy Wolskiej 60. I nikt nie chciał wyskoczyć, bo okno znajdowało się dość wysoko, więc ja ustaliłam razem z innymi, że ja wyskoczę, a siostra rzuci mi dziecko. Wyskoczyłam pierwsza i siostra, przejęta przeżyciami ostatnich wydarzeń, wyskoczyła zaraz za mną. I potem koło Czówna i Biernacki zostawili mojego synka w mieszkaniu, który nie chciał wyskoczyć pomimo nawoływań. Stał w oknie i płakał, a za nim buchały płomienie. Nagle zniknął wewnątrz mieszkania. Myślałam tylko o śmierci. O tym, żeby już przestać się męczyć. W nocy następnego dnia zwaliłam z siebie jakiegoś trupa i poczułam, że dziecko, którego oczekiwałam, dalej żyje. I to mi podsunęło myśl o ratunku i próbowałam wstać, ale dostałam tors i zawrotów głowy. Ale resztkami sił przeszłam po trupach do ściany budynku. 19 sierpnia 1944 roku z obozu przejściowego w Pruszkowie zabrano mnie do szpitala powiatowego w Pruszkowie, gdzie 20 sierpnia 1944 roku urodziłam syna.
Nazywam się Mirosława Malinowska. Urodziłam się w Warszawie w roku 1928. Nazywam się Ryszard Wudarczyk. Urodziłem się w Warszawie 15 stycznia 1943 roku. Nazywam się Izabela Malinowska. Urodziłam się 8 stycznia 1959 roku w Warszawie. Nazywam się Krzysztof Ziemiec. Urodziłem się 26 czerwca 1967 roku w Warszawie na Żelaznej. Wychowałem na Starym Mokotowie, a pracuję w Śródmieściu. Nazywam się Marta Suzin. Urodziłam się w Warszawie w 1969 roku. Beata Grabarczyk. W 1971 roku urodziłam się w Warszawie. Nazywam się Jan Ołdakowski. Urodziłem się w Warszawie w 1972 roku. Mam na imię Monika. Urodziłam się w Warszawie w roku 1974. Jestem mamą Izabeli. Mam na imię Sebastian, ale wszyscy mówią na mnie junior. Urodziłem się w Warszawie w 1976 roku. Nazywam się Magda Sakowska. Urodziłam się w Warszawie 13 sierpnia 76 roku. Nazywam się Robert Nowicki. Urodziłem się w Warszawie 11 sierpnia 76 roku. Nazywam się Aldona Rejman. Urodziłam się w Warszawie w 1978. Nazywam się Anna Kotonowicz. Urodziłam się w Warszawie w 1981 roku. Mam na imię Ewa. Urodziłam się w Warszawie 14 marca 1984 roku. Jestem siostrą Moniki. Nazywam się Ania Grabowska. Urodziłam się w Warszawie w 1985 roku. Mam na imię Kaja. Urodziłam się w Warszawie w 1993 roku. Jestem Ola Janusz i urodziłam się w lipcu 1998 roku w Warszawie. Mam na imię Izabela. Urodziłam się w Warszawie w roku 2000 i jestem córką Moniki. Mam na imię Iwo. Urodziłam się 11 kwietnia roku 2007 w Warszawie. Już nagrałaś? Jaś urodził się w Warszawie 17 kwietnia w 2013 roku. Oto Franciszek Nowicki, urodzony 17 stycznia 2014 roku w Warszawie. Proszę wysiąść na lewo.